Na pewno gdzieś koncentracja gdzieś też ucieka, bardzo dużo przestrzelonych osobistych, bardzo wolne tempo gry, w ogóle nie nasz styl i kompletnie ten mecz dzisiaj nie pokłada się po naszej myśli. Też nie gramy płynnie, brakuje nam ewidentnie tutaj Jaya, który wraca już po kontuzji. Na pewno z nim ta gra będzie dużo płynniejsza, będziemy mieli lepsze pozycje i na pewno będzie wyglądało to dużo lepiej. Byliśmy na fali znoszącej, wszystko wygrywaliśmy i nie może być tak, że nagle myślimy, że już jesteśmy z medalem, mówię. Też takie przetarcie minus 20, minus 15 też nie może być tak, że nas zabija, szczególnie, że gramy u siebie i nie chcemy widzieć, że ktoś się poddaje i słyszamy głowy w dół, bo troszkę każdy zaczął się denerwować, każdy grał bardzo spięty dzisiaj, nie wiem, pewnie przez kibiców, każdy chciał się jakoś pokazać, mówię, do tego te ciężkie nogi, troszkę po szalejszym treningu i wyglądało to dosyć brzydko. Mówię, w drugiej połowie staraliśmy się troszkę odblokować, ten szatnik nas troszkę uspokoił, dał nam parę dobrych wskazówek i powoli tam staraliśmy się wracać do gry i uważam, że troszkę ta gra wyglądała lepiej. Nic się nie dzieje, ale na pewno jest mecz do głębokiej analizy. Musimy zobaczyć, co robiliśmy źle, a było tego bardzo dużo. Mówię, większa koncentracja, wiara w siebie do końca i mówię, dobrze, że to się stało teraz. Jeszcze mamy dużo sparingów przed sobą. I koniec. Pierwszy części tego spotkania. 20 punktów przewagi. Do takich meczy nie przygotowuje się raczej pod przeciwnika, tylko patrzy na swoje aspekty gry, bo to są mecze przedsezonowe, które mają nas nauczyć. Na pewno byliśmy dzisiaj zmęczeni, wyglądaliśmy słabo fizycznie, byliśmy wolniejsi w ataku, ciężko nam było kogokolwiek minąć, a w obronie przegrywaliśmy dużo akcji 1-1. Wynika to z tego, że jesteśmy cały czas w ciężkim treningu i te nogi po prostu były ciężkie. Do tej pory graliśmy sparingi, wszystkie układały się po naszej myśli, graliśmy dość dobrze, a dzisiaj mieliśmy pierwszy sparing, którym nam nie wychodziło, w który weszliśmy słabo i gdzie przeciwnik wywierał na nas dużą presję i od razu była inna gra i myślę, że to jest dobra nauka, bo nie jest tak zawsze, że tylko wychodzi i gra się dobrze, dlatego też się trzeba uczyć grać w takich warunkach. Na pewno dużo materiału do analizy, trener na pewno wyciągnie z tego wnioski, cały sztab wyciągnie z tego wnioski. Będziemy omawiać to z chłopakami i będziemy pracować nad tym, aby wyeliminować te błędy, bo temu służą te mecze.
I za nami, panie i panowie, kolejny test meczu, kolejny sparing. Dziś lepsza na prawa górnicza, podobnie starówkę.